Siemanko, na wstępie dzięki za 5000 subskrypcji i z tej okazji konkursik sobie robimy. Jeśli jesteście tu na kanale, jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie suba koniecznie. A dla tych, co już subskrybują, konkurs, szczegóły konkursu znajdziecie w opisie oraz na fanpage'u EnduroShot na Facebooku. Także zapraszam bardzo serdecznie. Do wygrania w konkursie będą takie rzeczy jak smar, iPhone do łańcucha, duży, ile on tu ma w ogóle, 750, oraz, kurna, sorry za bałagan, ale ostatnio tyle tego tu jest, że się nazbierało, oraz nowa taka lampa LED do dokłada fajna i do, no do krosa by też się nadała, fajnie by pasowała tu w to miejsce. Trzeba się pobawić z podłączeniem, ale wszystko jest do zrobienia. Fajnie mocno świeci. Więc zapraszam do konkursu. Szczegóły w opisie, tak jak mówię, i na Facebooku znajdziecie. A teraz powiem wam, dlaczego tu jest tyle tego złomu. No więc tak, CRK wiecie, nagrywałem filmik z pierwszego odpalenia. Moto już działa, czeka aż go odbierze właściciel. Wszystko działa tak jak trzeba, pali od pierwszego kopniaka. Wrzucę też pierwsze odpalenie i tam składanie jeszcze, jak było, ale to nie wiem kiedy. Na razie stwierdziłem, że muszę nagrać ten konkursik, bo jest tyle subów, więc trzeba coś zrobić. CRK działa, odświeżyłem plastiki, trochę zamokła mi, ale nabrały takich fajnych, ciemnych kolorów, jak widać. Naklejki trochę odświeżyłem, bo no już tak to wyglądało. Cała była taka matowa jakby. Opalarką ją podgrzałem. Miejsce przy miejscu i no ładne się zrobiły, nie powiem, jak na ten rok to dużo lepiej to wygląda niż wyglądało jak wcześniej, nie? Odpalenie i tam przejażdżkę jakąś też dodam oczywiście, może w następnym filmie nawet. Jeśli chodzi o moją CRF-ę, też będzie filmik, ostatnio na kopalni oglądaliście, to sprzęgło siadło, rozebrałem już je, tu kosz jest, no okej, ma jakieś tam ślady na brzegach, ale jest, nie czuć pod palcem nic, także tu jest okej, ale co się wydarzyło tutaj z tarczkami, o, dwie tarczki, proszę bardzo, połamane. Jeździło to, ale już przy samym końcu brało, na szczęście wszystkie elementy są, więc nic tam nie wpadło, tam gdzie nie trzeba. Nowe tarczki już mam zamówione, jak przyjdą będziemy sobie składać, może to wtedy będę nagrywał filmiki jakieś ze składania, bo z rozbierania nagrywałem, ale nie będę dodawał, bo za dużo by tego było. Oprócz tarczy jeszcze przyjdą mi nowe sprężyny, te sprężynki już są za krótkie trochę i to sprzęgło też nie działało tak jak trzeba, z serwisówką już poniżej tego minimalnego wymiaru, sprężyny nie są drogie, więc przy okazji damy nowe, tarczki są ok, jak najbardziej proste. Standardowo olej sobie zmienię przy okazji, no i co, i chyba tu tyle, nie? No i tu mamy ten kolejny sprzęcik, czyli chyba poznajecie CRF tego gościa, Enduro Opa. Moto chodziło niby do końca, ostatnio na wypadzie też sprzęgło przestało jakoś tam, strasznie ciężko chodziło, nie szło w ogóle nacisnąć go. No i w niej też sprzęgło sprawdzam, sprzęgło tak jak mówię ciężko bardzo chodzi, ciężko jest nacisnąć, się wydaje, że to przez sprężyny, ale no też to jest ciężki temat dosyć, teoretycznie nic, tylko sprężyny i linka na to wpływa, żeby to rozcisnąć, tak mi się wydaje bynajmniej. Tarczki są ok, przekładki, kosz, wszystko jest ok, no kosz już tu trochę no ma dość, ale no jeszcze pojeździ, no i górę będziemy robić. Korba jeszcze jest oryginalna, korbę na razie zostawiamy, dajemy nowego tłoczka, nie wiadomo, zaworki sprawdzamy, zaworki tam płytki mają grube, więc tylko tam jakaś regulacja będzie, nowy tłoczek, honowanie, selekcja A jest jeszcze, więc zobaczymy co teraz wleci, czy B czy C, zależy, no bo już trochę godzin miała na tym tłoczku. Nie mam niestety cylindra, głowicy, bo już jest spakowane wszystko do majstra z genetyki, do pomierzenia. Szkoda, że jeszcze przyrządów żadnych do tego nie mam, ale pomierzy nam, ogarnie i będziemy składać. W ogóle taki myk jest z nią, że
niby odpalała jeszcze. Wszystko fajnie, przywiózł mi ją, chciałem ją odpalić i już się nie dało. Tylko tak jakby łapała na początku, a nie wiem, może to już był jej koniec. No dobra, to chyba tyle, wiecie co i jak. Tak jak mówię, nie chciałem, nagrywałem i rozbieranie u siebie sprzęgła, i rozbieranie tego sprzęgła, i głowicy ściąganie, ale nie będę tego dodawał. Tak samo tego kładzisza nagrywałem, ale za dużo tych filmów by było, to też trochę trwa. Jedno takie ogólnie, wszystko jest rozebrane, wiecie co i jak. A po prostu może przy składaniu będę sobie nagrywał, jak mi to sprzęgło przyjdzie, coś tam zobaczymy. Zresztą czas pokaże. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Smart Lampa. A i nie dodałem jeszcze, że będą wlepki do wygrania. Będzie 5 miejsc. Pierwsze, drugie Smart albo lampka. Trzecie, czwarte, piąte będą naklejki. No i dobra, to chyba wszystko, kończymy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Narka.